czym żyje Grecja? Nie tylko Grecja, ale moi drodzy, chyba cała Europa, jak i świat. Są teraz zapatrzenie na Polskę. Co ta Polska zrobić w związku z wizytą Antoniego Blinkena w Polsce? I w związku z tym powiem wam, dlaczego w Grecji mówi się, że Polska jest krajem niebezpiecznym i dlaczego taki ktoś jak Janis Varoufakis powiedział o nas Polakach i w jakim kontekście to powiedział, że jesteśmy idiotami. Temat, moi drodzy, numer dwa, czyli Nicolas Cage. Znacie takiego aktora? No pewnie, że znacie, no kto by nie znał Nicolasa Cage'a, prawda? W takim mieście jak Megara zaatakował go rój pszczół. Powiecie mi, co on robił w takim mieście jak Megara? Przecież Megara nie jest żadnym takim turystycznym miastem, jakby nie było. Co on tam robił? Oczywiście się tego dowiecie. No i temat numer 3, czyli taki bardziej łatwy i przyjemny. Dzisiaj powiem wam o tym, że Grecy są w czołówce najsympatyczniejszych i najbardziej życzliwych narodów świata. Co to za ranking, na którym miejscu jest Polska i dlaczego Grecja ulokowała się na miejscu drugim? Kto miał miejsce pierwsze? Jeśli interesują was te tematy, jak najbardziej zostańcie ze mną. Zapraszam. Moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Kalusnego widmu, wilkie, wileś. Wiecie co? Chciałabym wam bardzo właśnie powiedzieć o tym temacie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj, że tak powiem, zawrzało tym, co się właśnie stało w Polsce. I powiem wam, że ja sama czuję się, jakby po prostu ziemia zatoczyła krąg i z powrotem znaleźliśmy się w takim dniu jak 5 maja 1939 roku, kiedy to polski minister o takim nazwisku, który brzmi bardzo angielskie, oświadczył, że Polska nie będzie za pokojem za wszelką cenę, prawda? Polska nie zna słowa pokoju za wszelką cenę. Dokładnie coś takiego powiedział pan Beck. I co się stało potem? Jak rozgorzało całe to piekło, po prostu pan Beck wziął dupę w troki i po prostu go w Polsce nie było i zostawił nas tym całym bagnem. I tak, moi drodzy, no a Anglicy w tym czasie po prostu klepali go po ramieniu, mówili weź, idźcie Polacy, idźcie, zróbcie tam porządek z Hitlerem, prawda? Co nam tutaj będzie się tak panoszył, prawda? A my wam pomożemy, my zaopiekujemy się waszym złotem na zawsze. No i po prostu wylądowaliśmy tym jak zapłucki na mydle i po prostu ziemia zatoczyła krąg i my z powrotem jesteśmy właśnie w tym samym beznadziejnym miejscu. I tak, moi drodzy, w nagłówku jednej z gazet czytamy: Polska niebezpieczna wspiera ukraińskie ataki zachodnią bronią na terytorium Rosji. I dalej czytamy: Polska opowiada się za zniesieniem ograniczeń w użyciu przez Ukrainę broni dalekiego zasięgu, o czym oświadczył polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i popiera rosnącą presję na rząd rosyjski. Powinniśmy w dalszym ciągu dostarczać na Ukrainę zaawansowane systemy obrony powietrznej i znieść ograniczenia w użyciu broni dalekiego zasięgu, powiedział reporterom na wspólnej konferencji prasowej w Warszawie z sekretarzem stanu USA Antony Blinkenem. Jak podaje ABC News, Blinken został zapytany podczas ostatniej półgodzinnej konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Polski, czy milcząco dano zielone światło zezwalające Ukrainie na użycie amerykańskiej broni dalekiego zasięgu w Rosji. Sekretarz stanu USA ponownie zapewnił, że dostosujemy politykę tak, aby zapewnić Ukrainie to, czego potrzebuje, aby bronić się przed Rosją. Bronić się, moi drodzy, a nie wystrzeliwać rakiety dalekiego zasięgu. Właśnie chciałabym tak pokrótce powiedzieć, czym są te rakiety dalekiego zasięgu, bo ktoś może sobie pomyśleć, a co takiego, nie? Prawda? Dadzą Ukrainie jakąś tam rakietkę, żeby sobie wyszczeliła w Rosji, co nas to obchodzi, nie? Otóż nie, moi drodzy, bo te rakiety dalekiego zasięgu, one mają coś takiego jak system nawigacyjny. I ten system nawigacyjny mają tylko kraje NATO i tylko personel natowski może obsługiwać te rakiety. Czyli de facto, jeśli NATO zgodzi się, że da te rakiety dalekiego zasięgu Ukrainie, to jak gdyby NATO wysyła te rakiety na Rosję, w głąb Rosji. I prezydent Putin to powiedział, że
on uważa, że jest to jak najbardziej wkroczenie na to do tego konfliktu. Czyli pan Sikorski namawia bardzo na to. Masz pomyślane, dobra. Po to, żeby właśnie NATO zezwoliło tej Ukrainie na skorzystanie właśnie z tych rakiet dalekiego zasięgu, żeby je po prostu rzucić sobie w głąb Rosji. W tym momencie, moi drodzy, pomyślicie sobie, no ale przecież tak jak właśnie jest ta narracja tych głównych mediów, nie, że no przecież będzie zestrzeliwać rakiety, które będą leciały w stronę Polski. Moi drodzy, jeśli tu jest Rosja, tu jest Ukraina, a tu jest Polska, to każda rakieta wystrzelona na zachód będzie leciała w stronę Polski, ale to nie znaczy, że będzie wystrzelona w stronę Polski, bo my przecież graniczymy z okręgiem kaliningradzkim i z Białorusią, prawda? A Białoruś jest przyjacielem Rosji, więc jeśli Putin naprawdę by chciał wystrzelić cokolwiek w kierunku Polski, to ma dwie inne strony i może to zrobić bezpośrednio. I my naprawdę nie musimy się włączać w ten konflikt. I ja wam powiem tak, nie będę się rozwodzić właśnie nad tym teraz. Ja wam chcę powiedzieć tylko jedno, że to, co robi Polska, jest bardzo źle odbierane poza granicami Polski, przynajmniej tutaj w Grecji. Tak jak rozmawiam z ludźmi, a ludzie widzą to właśnie jak takie zaognienie tego konfliktu. I nie miejmy złudzeń, że jeśli Polska to zrobi, to że po stronie Rosji nie wejdzie jakieś inne państwo, na przykład Korea Północna, która ma podpisane z Rosją, że w momencie, kiedy jakiekolwiek państwo zaatakuje Rosję, no to wchodzi ta Korea Północna. I są ludzie bezwzględni, wychowani w terrorze. Także, moi drodzy, nie łudźmy się, że ten konflikt nie wejdzie w taką naprawdę już konkretną moc, że może się przerodzić w trzecią światową. Może się przerodzić, bardzo może się przerodzić. I w tym momencie my nie powinniśmy tego prowokować jak najdalej, a panu ministrowi Sikorskiemu powinniśmy po prostu podziękować. Bo to jest właśnie podrzedzanie do wojny. I to po prostu widać na zewnątrz. I po prostu Polska jest uważana w tym momencie jak taki agresor, moi drodzy, jak taki agresor. Widziałam ostatnio właśnie vlog z panem Varoufakisem, Janisem Varoufakisem, który, moi drodzy, też stroce spod ogona nie wypadł, bo pan Varoufakis, on jest doktorem ekonomii, on był ministrem finansów tutaj w rządzie Syriza bodajże w 2015 roku. No i on się o Polakach bardzo, ale to bardzo źle wyraził. I ja wam dzisiaj, no i wam po prostu przeczytam, co ten właśnie pan Varoufakis powiedział. On miał z innym doktorem, w ogóle miał taką audycję na YouTube i został właśnie zapytany, jak wygląda właśnie ta kondycja właśnie Europy, jak ekonomicznie właśnie wygląda Europa. No i on tak pokrótce powiedział, jakie są właśnie, na czym polega właśnie zdolność, ta ekonomiczna zdolność Europy. I mówił na przykład coś takiego, nie? I mówi coś, i tak wymieniał tam jakieś tam swoje, jakieś tam narody. No i po prostu zatrzymał się na Polakach i powiedział coś takiego. Polacy, którzy faktycznie chcą jutro wojny z Chinami, z Rosją, oni podżegają do wojny. Idioci, kim jesteście? Gdyby mieli przycisk, żeby go nacisnąć i zniszczyć Europę, zrobiliby to jutro. Więc nie ma czegoś takiego jak Europa. Moi drodzy, i my się nie dziwmy. Po tym, co robi pan Sikorski, po tym, co robi pan Hołownia, po tym, co robi pan Tusk, że po prostu jesteśmy postrzegani w Europie jako podżegacze do wojny. Mamy taką łatkę, niestety, i ja nie sądzę, żeby to było tylko w Grecji, bo w innych krajach na pewno też. A jest to bardzo niebezpieczne. I moi drodzy, ja sobie daję głowę uciąć, że w momencie, kiedy my pozwolimy temu panu Sikorskiemu na zrobienie tego, co on chce, żeby zrobiła dla Ukrainy, zrobił dla Ukrainy Stany Zjednoczone, na drugi dzień, bo pan Sikorski tylko nazwisko ma polskie, a on się Polakiem w ogóle nie czuje. On ma żonę Amerykankę, jego dzieci są w Ameryce, on zrobi tak samo jak pan Beck. Po prostu zabierze dupę w troki i wyjedzie sobie do Ameryki, a nas zostawi z tym całym bałaganem. A tylko przez to, żeby dolar po prostu nie spadł ze swojego tronu. Po to moim zdaniem jest to robione. A ja wam tego nie będę mówić, bo ja też to słucham od innych. Ja was odsyłam do Atora, do wideoprezentacji albo do pana Tomasza Piekielnika. On też bardzo dobrze o tym w ogóle wszystkim gada. To, co ja wam chciałam przekazać pokrótce, co ja myślę o tym i przede wszystkim o tym, jak jest Grecja postrzegana. I powiem wam tak, rozmawiałam ostatnio z Papadia, z moją sąsiadką, z żoną naszego księdza. I ona powiedziała mi takie bardzo mądre słowo,
które chcę Wam powiedzieć i tak zapuentować w ogóle tą całą sprawę. Powiedziała coś takiego, że w momencie, kiedy zaczyna się wojna, to bogaci dają pieniądze, politycy dają broń, a zwykli ludzie dają swoje dzieci. Kiedy wojna się kończy, bogaci są bogaci, politycy dostają ordery i nagrody, a zwykli ludzie opłakują swoje dzieci, moi drodzy. Życie ludzkie jest ponad wszystko. Ponad dolara, ponad ekonomię amerykańską i musimy o tym pamiętać. I trzeba po prostu pokazać środkowy palec panu Sikorskiemu i panu Hołowni. Wszystkim podżegaczom do wojny. Wszystkim, przez których Polska wygląda na arenie światowej tak, jak wygląda. Moi drodzy, pana Nicolasa Cage'a nie trzeba nikomu przedstawiać. Wszyscy wiemy, kim jest ten pan. Czy go lubicie? Ja go lubię. Ja go lubię przede wszystkim za zostawić Las Vegas. No i oczywiście za moją ukochaną mandolinę kapitana Corelli, która zresztą w mojej ukochanej Kefalonii się odgrywała. Kefalonię, jak wiecie, ja bardzo lubię. Uważam ją za najpiękniejszą grecką wyspę. Ale pan Cage znalazł się w Megarze. Co to za miasteczko w Megara? Megara to jest takie małe miasteczko pod Atenami. Ono jest, dwa razy mówiłam o Megarze. Raz mówiłam o jaskiniach w Megarze, w takim vlogu, w którym Wam mówiłam o tym, że w Grecji znajdują się portale nie czasowo, tylko przestrzenne. Portale przestrzenne, gdzie można się przemieszczać właśnie w innych wymiarach. I właśnie na taki portal, właśnie w jaskini w Megarze, natrafili naziści podczas II światowej. I tam właśnie jednego z nich, to po prostu nawet ten portal przerzucił do jakiegoś innego świata. I ten drugi po prostu wziął płaszcz i po prostu też tak rzucił w tą bramę taką, która się przed nimi otworzyła. I ten płaszcz też, że tak powiem, sysnęło. No to właśnie są takie jaskinie właśnie tam w Megarze, to o tym Wam mówiłam. No i o tym właśnie, że to jest miejscowość, gdzie jest blisko Aten, jest mała i tam są właśnie tanie mieszkania. Jeśli ktoś by chciał sobie kupić albo wynająć mieszkanie, no to w Megarze jest bardzo tanio. Z tym, że tam właśnie dużo jest cyganów i dlatego jest tak tanio. Ale co robił właśnie pan Cage w Megarze? I teraz przeczytam Wam jeden artykuł z portalu Ladylike. I teraz, moi drodzy, przeczytam sobie artykuł. Nicolas Cage został zaatakowany przez pszczoły w Megarze. Dobrze to przeczytałeś. Nicolas Cage przebywa w Grecji nie tylko nie na wakacjach, jak to robili inni hollywoodzcy gwiazdorzy w ostatnich miesiącach. Według relacji programu RTL Studio 4, aktor przebywa w naszym kraju na zdjęciach do swojego nowego filmu. Według Thanosa Papahamosa i programu Studio 4, Nicolas Cage przebywa w Grecji, gdzie kręci film religijny. To jest po angielsku, ale to jest Syn Cieśli. Tak się nazywa ten film. Aktor wciela się w Józefa, ojca Jezusa, w którym konkretnie filmie, który będzie kręcony w Megarze. To ogromny obszar, który wynajęła firma produkcyjna, powiedzmy, że wytwórnia nalegała, aby zdjęcie kręcono w Tunezji. Ale Nicolas Cage i część ekipy filmowej zobaczyli ten teren i stwierdzili, że powinni tutaj kręcić. Charakterystycznie stwierdził dziennikarz. Według programu RTL zdjęcia trwają już od jakiegoś czasu. W ostatnich dniach prace zostały przerwane, ponieważ rój pszczół zaatakował warsztat. Nicolas Cage nie był w stanie dokończyć sceny rozgrywającej się w pobliskiej jaskini. Tak jak Wam mówiłam, tam są jaskinie i to takie duże, porządne jaskinie. Ponieważ został zaatakowany przez żyjące tam dzikie pszczoły. Jest taki serial grecki, nie? Dzikie pszczoły. Agrias Melises. Gwiazdy są przyzwyczajone do tego, że w prawdziwym życiu gonią ich paparazzi i fani oraz do wszelkiego rodzaju zagrażających ich życiom postaciach, w które się wcielają w filmie akcji. Od gangsterów z bronią po kosmitów dysponującym niszczycielskimi technologiami. Dzikie pszczoły są z pewnością zagrożeniem, którego Nicolas Cage prawdopodobnie nie wziął pod uwagę, zakochując się w tym odcinku Megary na potrzeby kręcenia swojego nowego filmu. Ale na to wszystko jest ten pierwszy raz. No,
Dokładnie. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Nicolas Cage ponownie spędził dużo czasu w Grecji, gdzie kręcił film Mandolinę Kapitana Corelli, tak jak Wam mówiłam, ten mój ulubiony, w 2001 roku. W tym samym czasie jego małżeństwo z Patrycją Krakuetę przeżywało kryzys, który doprowadził do jego rozwodu w roku, w którym ukazał się film historyczny, którego akcja rozgrywała się na Kefalonii. W udzielonym wówczas wywiadzie Nicolas Cage mówił o terapeutycznej mocy kręcenia filmów w Grecji dla jego zdrowia psychicznego. Oczywiście dla mnie osobiście był to trudny rok, ale myślę, że spędzenie kilku miesięcy w Grecji było bardzo pięknym i relaksującym doświadczeniem. Film jest jednym z najlepszych, jakie zrobiłem. To piękna historia i wierzę, że poruszy opinię publiczną, powiedział aktor, który teraz na nowo przeżywa takie przeżycie. Oczywiście nie tak relaksujące, biorąc pod uwagę, że goniły go pszczoły w Megarze. Ja powiem Wam, że właśnie ja mam koleżankę, którą właśnie bardzo pozdrawiam, pozdrawiam Cię Laryso, która właśnie miała problemy ze zdrowiem i właśnie postanowiła na jakiś czas właśnie przyjechać tutaj i też chyba spędziła tutaj 2 miesiące i dzisiaj pytałam, jak się teraz czuję, powiedziała, że naładowała baterię i że właśnie Grecja właśnie ma to w sobie, że jest takim właśnie takim relaksującym miejscem. Jak pisałem, aktor wcielił się w Józefa w filmie Syn Stolarza, który koncentruje się na dzieciństwie Jezusa i opiera się na zakazanej Ewangelii Tomasza, o czym donosi program RTL. Zdjęcia zostaną wznowione, gdy zostanie znalezione nowe miejsce do sfilmowania scen z dala od pszczoły, które zaatakowały głównego bohatera Nicolasa Cage'a. Czyli moi drodzy, zobaczcie sobie, czyli to będzie film Syn Józefa, czyli o tym będzie film o tym, jak właśnie Jezus był mały. I bardziej się chyba skupią na właśnie świętym Józefie. Teraz mi się przypomniał taki wierszyk. Najbardziej ze wszystkich świętych katolickich lubię świętego Józefa, bo to nie żaden zboczeniec, nie żaden masochista albo inny zboczeniec, tylko prawdziwy fachowiec. To bodajże Wojaczek to pisał. Zawsze z tą sikierką. Coś takiego było. W ogóle kiedyś byłam nawet fanką Wojaczka. Ja też bardzo lubię świętego Józefa, szczerze mówiąc. Bardzo fajna postać. Mam nadzieję, że Nicolas Cage go dobrze zagra. W ogóle bardzo, tak jak Wam mówiłam, bardzo lubię Nicolasa Cage'a. W ogóle ostatnio wiecie co, słyszałam o nowym filmie jego wuja, Metropolis. Też bardzo bym go chciała zobaczyć. Jak go zobaczę, to Wam powiem, czy był dobry, czy nie. Moi drodzy, gdybym Wam powiedziała, jaką cechę Greków najbardziej lubicie, albo jaka cecha Greków jest taka najbardziej u nich widoczna, to ja bym właśnie powiedziała, że to filoksenia, tak jak tutaj się mówi, czyli gościnność. Oni są naprawdę bardzo gościnni, są bardzo mili i bardzo życzliwi. I dlatego zajęli drugie miejsce w świecie pod tym względem, czyli Grecy wśród najbardziej życzliwych i przyjaznych narodów świata. No a to czytamy z portalu gr.pl, co ja Wam często ten portal polecam. Oczywiście wszystkie linki, o których dzisiaj mówię, będziecie mieli w opisie. Grecy wśród najbardziej życzliwych, przyjaznych narodów świata. Wyobraźcie sobie kraj, gdzie gościnność to więcej niż tradycja, a serdeczność mieszkańców sprawia, że czujecie się jak w domu, nawet setki kilometrów od swojego miejsca zamieszkania. Zobaczmy, kto według najnowszych badań Remitly znalazł się w czołówce najbardziej przyjaznych narodów. Jak przeprowadzono badanie? Ranking opracowała firma Remitly, specjalizująca się w cyfrowych usługach finansowych. Badanie opierało się na wynikach testu osobowości Big 5. Który bada cechy zgodności, czyli zdolności do empatii, troski o innych oraz zachowań społecznych. W badaniu wzięło 3000 osób z 27 różnych krajów, które oceniono w skali od 1 do 30 punktów. Wyższy wynik oznaczał większą otwartość i przyjazne nastawienie. Na tej podstawie sporządzono ranking krajów, których mieszkańcy są uznani za najbardziej życzliwych i otwartych. Na pierwszym miejscu znalazła się Republika Południowej Afryki. Szczerze mówiąc, nigdy chyba nikogo nie poznałam z Republiki Południowej Afryki. Z imponującym wynikiem 34,63 na 40 możliwych punktów. Mieszkańcy RPA są znani z tego, że są chętnie nawiązują kontakty, lubią żartować i robią to wszystko, by nowo przybyli czuli się jak u siebie. Dzięki
takiej otwartości łatwo zapoznać się z tym, że różnorodność krajobrazów i stosunkowo niskie koszty życia sprawiają, że RPA to idealne miejsce zarówno na podróże, jak i na dłuższy pobyt. Na drugim miejscu znalazła się Grecja z wynikiem 33,74. Grecy słyną z gościnności, a każdy turysta, niezależnie od tego, skąd pochodzi, najczęściej czuje się tam świetnie. Filoksenia, czyli gościnność wobec obcych, to wartość głęboko zakorzeniona w greckiej kulturze, sięgająca czasów starożytnych, kiedy to Bóg Zeus opiekował się podróżnikami. Niezależnie od tego, czy zwiedza się malownicze wyspy, czy też małe wioski na kontynencie, serdeczność Greków pozostaje na wysokim poziomie. Na trzecim miejscu ukazywała się Chorwacja z wynikiem 33,50 punktów. I teraz pozostałe kraje. Jak jest ranking, moi drodzy? Czyli pierwsza Republika Południowej Afryki, drugie Grecja, trzecie Chorwacja, czwarte Meksyk, Szwecja, Australia, Kanada, Niemcy. I to dla mnie bardzo taka no zdziwienie takie, że Niemcy. Estonia i Belgia. Niemcy są bardzo multikulti, może dlatego. Ale tutaj na przykład ja wam tak troszeczkę to wzięłam, ale powiem wam tak, Polska zajęła 13 miejsce, a na przykład Stany Zjednoczone zajęły 15 miejsce. Stany Zjednoczone w ogóle ciężko powiedzieć, że są jakimś tam, mają jakieś tam cechy narodowe, prawda? Oni są po prostu taką mieszanką różnych narodów. Nie wiem, jacy są właśnie mieszkańcy Republiki Południowej Afryki, ale sądzę, że Grecy, no tam chyba nie ma dużej różnicy między nimi w ogóle. Grecy jak najbardziej zasługują sobie na miano właśnie bardzo życzliwych i przede wszystkim ludzi, którzy są bardzo gościnni. Ja już o gościnności Greków wam nie raz mówiłam. I tak, moi drodzy, dobrnęliśmy do końca. Powiedzcie mi, moi drodzy, przede wszystkim chciałabym wiedzieć wasze zdanie, co wy myślicie na ten temat. Czy to, że nazywa się Polskę właśnie podżegaczami do wojny, że takimi ludźmi właśnie konfliktowymi, czy po prostu zasłużyła sobie na to Polska z tym, co robi? Oczywiście nie mówię o ludziach. Ja zawsze mówię o rządzie, o tym, co widać na zewnątrz, prawda? Druga sprawa, czy lubicie Nicolasa Cage'a? No i trzecia sprawa, co wy na to, że Grecy są wśród czołów, gdzie są na drugim miejscu najbardziej gościnnych ludzi na świecie. Także, moi drodzy, ode mnie byłoby na tyle. Buziaki z Aten. Pa, pa.